Piotr Gajek, dzień dobry, witam w wydarzeniach telewizji regionalnej. Dziś między innymi trwają poszukiwania zaginionej kobiety. Ostatnio nasza zaginiona była widziana w niedzielę około godziny 14. Areszt dla biznesmenów. Wyłudzenie podatku VAT na kwotę prawie 5 milionów złotych. Mija kolejna doba poszukiwań starszej kobiety, która zaginęła w niedzielę po południu w lesie w pobliżu Michałowa. 76-letnia Józefina Solarz wybrała się z mężem na jagody. W pewnym momencie mężczyzna stracił ją z oczu. W wyżej wymienionych poszukiwaniach angażuje się coraz więcej mieszkańców. W poszukiwaniach biorą udział funkcjonariusze policji z całego powiatu polkowickiego przy wsparciu policjantów z Legnicy oraz Wrocławia, a także wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Chocianów i z okolicznych miejscowości. Pomagają również leśnicy i osoby cywilne. Policjanci, strażacy, strażnicy leśni prowadzą poszukiwania za zaginioną 76-letnią mieszkanką Chojnowa. Wczoraj uczestniczyło w tych działaniach blisko 90 funkcjonariuszy, którzy sprawdzili prawie 300 hektarów wyznaczonego terenu. W działaniach użyto m.in. lokalizatorów GPS, kamerę termowizyjną, drony czy psy tropiące. Zaginiona kobieta ma 168 cm wzrostu, jest szczupła, ma siwe włosy, niebieskie oczy, ubrana była w czarne długie spodnie, brązową bluzkę z długim rękawem i buty typu mokasyny. Ostatnio nasza zaginiona była widziana w niedzielę około godziny 14 tutaj nieopodal na przystanku w Michałowie. Jest to ostatnie znane miejsce, w którym świadkowie twierdzą, że widzieli zaginioną. Niemniej jednak nasz obszar poszukiwań jest o wiele większy, choćby z tego tytułu, że relacje świadków to tylko jedno z możliwych punktów zaczepienia w tej sprawie. Na ulicach regionu pojawia się coraz więcej zdjęć kobiety. Ogłoszenia są również udostępniane w mediach społecznościowych. Niestety w chwili obecnej te działania nie przyniosły przełomu w sprawie. Niemniej jednak, wierząc w szczęśliwe zakończenie, prowadzimy poszukiwania nadal. Obecnie policjanci wraz z funkcjonariuszami nadleśnictwa, wykorzystując pojazdy terenowe, będą sprawdzali najbardziej trudne w dostępie obszary. Jest już zaplanowany do działań śmigłowiec zadysponowany z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, który lada chwila będzie sprawdzał pobliski teren. Na popołudnie również planujemy dalsze działania z wykorzystaniem lokalizatorów GPS i psów tropiących. Ktokolwiek widział kobietę lub ma informacje, gdzie może się znajdować, proszony jest o kontakt w najbliższej jednostce policji lub pod numerem alarmowym 112. Areszt dla legniczanina i gdańszczanina, którzy mieli wyłudzić od Skarbu Państwa blisko 5 milionów złotych, informuje prokuratura okręgowa w Legnicy. Mężczyźni mają być zamieszani w fikcyjny obrót paliwem w ramach działalności spółki legnickiej Promar. Śledczy po przesłuchaniu postawili Ryszardowi K. i Sebastianowi B. zarzuty. Zarzuty wobec mężczyzn są następujące. Działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, która właśnie miała na celu wyłudzenie podatku VAT przy fikcyjnym obrocie paliwami, wyłudzenie podatku VAT na kwotę prawie 5 milionów złotych, a także przestępstwa karno-skarbowe. Jak informuje prokuratura okręgowa w Legnicy, przestępczy proceder miał kwitnąć wokół legnickiej spółki Promar, która zajmowała się obrotem paliwami. Zarzuty dotyczą lat 2010-2011. Jednym z podejrzanych jest prokurent firmy legniczanin Ryszard K. Wspólnie w porozumieniu z innymi osobami spowodował on, że
otrzymywał od innych podmiotów gospodarczych, które współdziałały z tą grupą przestępczą, fikcyjne faktury na rzekome dostarczanie, na rzekomą sprzedaż paliwa, w tym oleju napędowego, bo chodzi tutaj o olej napędowy, dla tej spółki Promar. I następnie wykazywał to jako podatek naliczony w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym i w ten sposób udało się grupie wyłudzić od Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT 5 milionów złotych, mówią nam śledczy. Drugi podejrzany, Sebastian B., to gdańszczanin. Miał on pomagać Ryszardowi K. Obydwu mężczyznom grozi więzienie. I tutaj zagrożenie jest od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast udział w zorganizowanej grupie przestępczej zagrożony jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyźni obecnie przebywają w areszcie. Już po raz 22 goście z całego świata zawitali do naszego regionu. Jak zapowiada dyrektor festiwalu Świat pod Kyczerą, jego tegoroczna edycja będzie rekordowo długa i nawiąże do korzeni. Więcej w naszym materiale. 15 dni, 15 miast, w tym koncerty poza Dolnym Śląskiem, w Opolskiem, Małopolsce, Podkarpaciu czy Słowacji. Program 22 edycji Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Świat pod Kyczerą robi wrażenie. Zobaczymy na nim również debiutantów. Jeździliśmy po festiwalach, byliśmy już w Polsce, m.in. w Raciborzu czy Strzelcach Opolskich. Tam prezentowaliśmy swoją kulturę. W Legnicy jesteśmy pierwszy raz. Spotkaliśmy wielu Ukraińców podczas pobytu, odczuwamy duże wsparcie od rodaków dla nas, wiemy, że tu są i wielu ich już spotkaliśmy. Po raz pierwszy na festiwalu będzie można obejrzeć i wysłuchać ludowych artystów z Mołdawii czy Albanii. Impreza jest niesamowita, a kraj urzekający, przekonują. A jak międzynarodowym gościom podoba się nad Kaczawą? Legnica jest cudowna, podoba się nam wszystkim. Jesteśmy tu od 5 dni i wciąż nie możemy wyjść z podziwu. Urzekła nas miejscowa architektura, cały rynek i sklepy. To wszystko tak bardzo różni się od Serbii. Jest świetnie. Jak tłumaczy dyrektor festiwalu, w tym roku będzie on nawiązywał do pierwszych edycji, gdy głównym celem było zaprezentowanie narodowości europejskich z naciskiem na regionalizm. I tym razem można spodziewać się zatem występów m.in. Basków czy Węgrów z Transylwanii. Po tych 20 edycjach festiwalu organizowanego przez Kyczerę chcieliśmy przypomnieć te pierwsze edycje europejskie, kiedy szliśmy w kierunku Unii, jeszcze wtedy jakby Polski w Unii nie było, natomiast myśmy chcieli pokazać właśnie tą Europę mało znaną, regionalną i w tym roku wracamy, jak gdyby tę jedną edycję chcemy poświęcić jakby przypomnieniu pierwotnego celu, pierwotnego założenia festiwalu, dlatego w tym roku dominują właściwie zespoły europejskie. Świat pod Kyczerą potrwa do najbliższego poniedziałku i zakończy się w Legnicy. Wcześniej popisy folklorystyczne zespołów będzie można podziwiać w wielu miastach regionu, m.in. w Gromadce, Rudnej, Polkowicach czy Jerzmanowej. Warto! A w dzisiejszych wydarzeniach usłyszycie jeszcze? 18-latek postawił służby na nogi. Mężczyzna został przewieziony do policyjnego aresztu. Ukradł przesyłki i udawał kuriera. Usiłował dostarczyć ją pod adres, tą paczkę wartościową i wyłudzić kwotę 1300 zł tytułem pobrania. Nawet 8 lat za kratami może spędzić legniczanin, który postanowił wywołać niemałe zamieszanie. Mężczyzna zgłosił policjantom, że w jednym z miejscowych sklepów została podłożona bomba. Jak się okazało, ładunek był tylko fikcją, a za to kara dla nieodpowiedzialnego 18-latka będzie jak najbardziej realna. Mężczyzna zadzwonił pod numer 996, który służy do zgłaszania zagrożenia terrorystycznego i poinformował, że w sklepie pod wskazanym adresem niebawem wybuchnie bomba. Na miejsce natychmiast udali się legnicy policjanci, którzy po sprawdzeniu budynku nie potwierdzili podłożenia ładunku wybuchowego. Policjanci zajęli się wytypowaniem sprawcy i jak się okazało, jego poszukiwania wcale nie trwały długo. Już w ten sam dzień zatrzymali 18-letniego mieszkańca Legnicy. Mężczyzna został przewieziony do policyjnego aresztu. Prokuratura rejonowa w Legnicy zastosowała środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Niebawem 18-latek stanie przed sądem. Za głupi żart. Grozi mu kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Głogowianin wykorzystał sytuację, gdy kurier dostarczający przesyłkę nie zamknął samochodu i ukradł z pojazdu dwie paczki. Potem, podszywając się pod posłańca, próbował wyłudzić kwotę pobrania od adresata przesyłki. Ten jednak nie dał się oszukać. Do zdarzenia doszło na jednym z głogowskich osiedli. 36-latek wykorzystał fakt, że kurier, który dostarcza paczki pod adresy,
No po prostu zostawił swój pojazd niezabezpieczony, zostawił otwarte drzwi od busa. Wtedy mężczyzna podbiegł, zupełnie przypadkowo chwycił dwie paczki. Były to kosztowne przesyłki o wartości ponad 1400 zł. Zaraz potem był kolejny sygnał. Otrzymaliśmy następną informację, że usiłował dostarczyć ją pod adres, tą paczkę wartościową, i wyłudzić kwotę 1300 zł tytułem pobrania. Okazało się nieskutecznie. Adresat zorientował się, że ma do czynienia z osobą, która podszywa się pod kuriera, i no nie doszło do tego, do tej sytuacji. Zatrzymany 36-latek jest już znany funkcjonariuszom w związku z innymi przestępstwami. Teraz usłyszał zarzut kradzieży i usiłowania oszustwa. Grozi mu do 8 lat więzienia. Na razie został objęty policyjnym dozorem i ma zakaz opuszczania kraju. W poniedziałek w godzinach wieczornych na 108 km autostrady A4 między węzłami Budziszów a Wądroże Wielkie samochód ciężarowy wpadł w poślizg i zablokował oba pasy ruchu. Policjanci ustalili, że kierujący chciał zwolnić, przyhamował i wpadł w poślizg. Ciężarówka uderzyła najpierw w bariery energochłonne z lewej, następnie z prawej strony i zatrzymała się w rowie. Skład się złamał, a naczepa zablokowała dwa pasy ruchu. Na miejscu okazało się, że w zdarzeniu brał udział samochód ciężarowy. Ciągnik siodłowy z tego pojazdu znajdował się częściowo w rowie, natomiast naczepa blokowała całkowicie ruch drogowy w kierunku granicy państwa. W wyniku tego zdarzenia doszło do wycieku paliwa z baków pojazdu. Z powodu wylewającego się przez cały czas paliwa konieczne było wezwanie grupy chemicznej strażaków z Legnicy. Na miejsce do obcokrajowca wezwano także pogotowie. Obrażenia na szczęście nie były poważne. Policjanci ustalili, że kierowca był trzeźwy, nie odniósł żadnych poważnych obrażeń. Został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł. Do tego zdarzenia doszło dokładnie w tym samym miejscu, co w kwietniu bieżącego roku. Wtedy niestety kolizja z udziałem auta ciężarowego okazała się śmiertelna. Ten ogród na pewno wyróżnia się na tle innych skrawków zieleni w Legnicy. Wszystko za sprawą jego właściciela. Legniczanin ozdabia go rzeźbami, które w wolnych chwilach wytwarza w swojej pracowni. Sęk w tym, że nie chodzi tutaj o krasnale ogrodowe, ale o postacie rodem z literatury i filmów gatunku fantasy. Szczegóły w naszej relacji. W wolnym czasie każdy z nas lubi robić to, co sprawia mu frajdę. Jedni biegają, inni oglądają telewizję, a tymczasem pan Krzysztof z Legnicy dopieszcza swój ogródek. Idę i tworzę. Ale w błędzie będzie ten, kto pomyśli, że chodzi tu o coraz to nowe nasadzenia, bo pan Krzysztof jeleń w swoim ogrodzie gości smoka uzbrojonego po zęby rycerza, czy chociażby magiczną studnię. Widzów uspokajamy, to tylko rzeźby, które hobbystycznie stworzył właściciel terenu. Mam swoje takie wizje i to, co widać tutaj, no to jest takie moje są pomysły. Czasami to z jakichś filmów, czasami jakieś nieraz na internecie zdjęcia oglądam z fantastyki. Rzeźbiarz nigdy nie kształcił się w kierunku rzeźbiarstwa. Zainteresował się tym kilkanaście lat temu, choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że jego dzieła powstały w drewnie, to od autora dowiadujemy się, że każdą z prac wykonano z masy stworzonej na bazie zaprawy cementowej, tynkarskiej i klejów. Czy stwory nie z tego świata przypadkiem nie przeszkadzają sąsiadom? Zawsze coś innego. Nie jakieś róże, tylko jakiś wojownik. To jest coś, kto ma piękny, wspaniały talent. I pokazał nam, innym, że można coś takiego pięknego jeszcze zrobić. Tymczasem artysta tłumaczy, że z jednej strony to pasja, ale przede wszystkim odprężenie. Można powiedzieć, że od takiego nieraz nerwowego dnia to tam idę się odstresowuję. Zamykam się, puszczam sobie jakąś tam muzykę i robię to, co widać. Stworzenie jednego z obiektów zajmować może nawet 3 miesiące. Rzeźbiarz z Legnicy zapewnia, że już niebawem koło jego mieszkania stanie kolejna rzeźba. Będzie to Groot ze słynnego amerykańskiego filmu wytwórni Marvela Strażnicy Galaktyki. Prace trwają. Życzymy powodzenia. I to już wszystko w dzisiejszych wydarzeniach. Piotr Gajek, dziękuję za uwagę.